czasu. Teraz raz. Możemy? Otwieram obrady 58. sesji Rady Powiatów Końskich zwołanej na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Informuję, że obrady sesji są transmitowane, utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w związku z obowiązkiem ustawowym zawartym w artykule 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Osoby, które wchodzą na obrady, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016, łamane przez 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 łamane przez 46 Wspólnoty Europejskiej. Witam serdecznie radnych Rady Powiatu oraz wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek grupy radnych z dnia 11 sierpnia 2023 roku zgodnie z artykułem 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz zgodnie ze statutem powiatu. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej został dołączony do zawiadomienia o sesji. W celu stwierdzenia prawomocności obrad proponuję przystąpić do stwierdzenia kworum. Proszę o zaznaczenie obecności. Ja może masz dłuższą. Ile mamy? Jest 18 radnych. Stwierdzam, że w sesji bierze udział 18 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Informuję, że porządek obrad został przygotowany zgodnie ze złożonym wnioskiem. Projekt porządku obrad Panie i Panowie Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Przypominam, że zgodnie z artykułem 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz paragraf 11 ust. 4 statutu Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Przy czym w przypadku sesji zwołanej w trybie artykułu 15 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy do zmiany porządku obrad dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Czy mają Państwo uwagi do porządku obrad? Nie widzę żadnego zgłoszenia. Informuję, że w dniu 14 sierpnia wpłynął wniosek Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku obrad sesji Rady Powiatów Końskich zwołanej na dzień 16 sierpnia bieżącego roku o punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawach zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Konewskiego na lata 2023-2028 oraz zmian w budżecie Powiatu Konewskiego na 2023 rok. Proponuję, aby projekty zostały rozpatrzone w podpunktach AB punktu 3, natomiast pozostałe punkty ulegną przesunięciu. I teraz mam prośbę do wnioskodawców. Czy wnioskodawcy wyrażają zgodę? Tylko że prosiłbym imiennie osoby, które się podpisywały, czyli pan radny Marian Król, pan radny Bogdan Soboń, pani radna Beata Zbruk, pani Jolanta Duda i pan Marian był podpisany i nie ma, Michał był jeszcze, tak? Nie ma Michała, pękali. Paweł, przepraszam, Pawła. Dobrze, dziękuję Państwu. A pan Czesław wyraził zgodę. Poddaję pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę
podniesienie ręki, zaznaczenie właściwego pola. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No jeszcze nie ma głosu. Poszło? 18 za, tak? No, nie pokazuje się. Okay. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła wniosek stosunkiem głosów 18 za. Poddaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z wnioskiem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, zaznaczenie właściwego pola. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu uchwaliła porządek obrad stosunkiem głosów 18 za. Przechodzimy do realizacji przyjętego porządku obrad. Proszę bardzo, rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie. Pierwszy będzie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koleńskiego na lata 2023-2028. Proszę pani skarbnik o omówienie tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Pierwszy oczywiście z projektów, jak zaznaczył pan przewodniczący, dotyczy zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028. Oraz wykazu przedsięwzięć, który jest załącznikiem do tejże prognozy. Szanowni państwo, w samej wieloletniej prognozie finansowej oczywiście, tak jak zawsze zaznaczam na każdej sesji, przede wszystkim planowane dochody i wydatki ulegają tutaj urealnieniu, to znaczy do zmian, które od momentu ostatniej sesji Rady Powiatu zostały przyjęte w drodze uchwały Zarządu Powiatu, ale również do propozycji, które są państwu dzisiaj przedstawione w kolejnym projekcie uchwały, to znaczy uchwały zmian w budżecie. I tak, szanowni państwo, w samej wieloletniej prognozie finansowej przede wszystkim zmieniamy dochody i wydatki budżetu, a po stronie dochodów najważniejsze zmiany dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, łącznie o kwotę 731 434,08 zł. To są środki, które pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa, ale również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 123 168,60 zł. W związku z podpisaniem w ubiegłym tygodniu umów na realizację zadań ze środków tegoż funduszu. Kolejna zmiana to jest zwiększenie dochodów własnych budżetu o kwotę 5127 zł. To są niewielkie dochody zrealizowane przez jedną z naszych jednostek organizacyjnych oświaty, Zespół Szkół Ponad Podstawowych nr 1, środki, które pochodzą ze zwrotu wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych. W zakresie roku 2024, proszę państwa, ulega w wieloletniej prognozie finansowej zwiększenia wydatków majątkowych. Łącznie w 2024 to jest kwota 128 658 zł. I to dotyczy przede wszystkim planowanych jeszcze w dniu dzisiejszym do złożenia wniosków w zakresie rządowego programu Polski Ład w programie inwestycji strategicznych edycja 8. Tu są zadania drogowe, jak również rządowego programu odbudowy zabytków. Podobna zmiana jest zaproponowana w roku 2025. Tutaj zwiększa się ogółem wydatki majątkowe budżetu o 934 145 zł plus dodatkowo jeszcze kwota 882 tysiące zł. Też po stronie dochodów i wydatków majątkowych. Ta kwota jest z kolei środkami przewidziana 2025 roku, w związku z tym, iż powiat uzyskał wstępną promesę
na realizację zadania w Domu Pomocy Społecznej w Końskich właśnie przy dofinansowaniu rządowego programu odbudowy zabytków, to jest odtworzenie dachów na tych dwóch zabytkowych budynkach tejże jednostki. Oczywiście budżet jest budżetem deficytowym, jest ten budżetem deficytem na przestrzeni roku 2023-2025, przy czym deficyt w roku 2023 zaplanowany jest na poziomie 19 451 396 zł i 92 groszy. Jeżeli chodzi o wykaz przedsięwzięć do tejże, który stanowi załącznik do wieloletniej prognozy finansowej, tutaj mamy korektę dwóch przedsięwzięć. Jedno dotyczy zmniejszenia planowanych nakładów zakresu zadań, zakresu pieczy zastępczej, gdzie nastąpiło rozwiązanie umowy z rodziną zawodową. Umowa, po prostu rodzina zmieniła miejsce zamieszkania. Stąd tutaj następuje zmniejszenie planowanych nakładów łącznie o kwotę 237 400 zł na to przedsięwzięcie. I to, co już powiedziałam wcześniej, zwiększenie nakładów na realizację tego zadania w Domu Pomocy w Końskich w związku z uzyskaniem wstępnej promesy z rządowego programu odbudowy zabytków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może od razu drugi projekt uchwały i później dyskusja. Proszę. Szanowni Państwo, w projekcie dotyczącym zmian w budżecie powiatu koneckiego na bieżący rok proponuje się zwiększyć planowane dochody budżetu kwotę 128 295 zł 60 groszy, natomiast planowane wydatki o kwotę 150 295 zł i 60 groszy. Najważniejsza zmiana i taka najbardziej istotna to jest zwiększenie dochodów i wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To, co już wspomniałam, czyli środki, które otrzymaliśmy z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w łącznej kwocie 123 168 zł i 60 groszy. To są, proszę Państwa, środki, które są przeznaczone na utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. I tutaj wartość dofinansowania będzie 73 668 zł i 60 groszy. Natomiast drugie zadanie to jest utworzenie i wyposażenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie. Tutaj wartość dofinansowania 49 500. Tutaj mamy bardzo krótki czas realizacji, bo do końca września tego roku. Zwiększenie, proszę Państwa, dochodów i wydatków, to co już zaznaczałam też przy wieloletniej prognozie, dochodów własnych o kwotę 5127 zł, czyli środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na zwrot kosztów zakupu materiałów, które są niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Ponadto, proszę Państwa, zwiększamy plan dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 22 tysięcy zł. Szanowni Państwo, deficyt budżetu po zmianie oczywiście jest 19 451 396 zł 92 grosze. Jest zaplanowany do pokrycia ze środków własnych, czyli w niezmienionej kwocie środków, które pochodzą z rozliczenia na koniec roku środków europejskich bądź innych środków ze źródeł zagranicznych, które są przeznaczone na wydatki w tym roku związane z realizacją projektów. Środki, które są związane ze szczególnymi zasadami budżetu oraz nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I wracamy do pierwszego projektu uchwały. Proszę bardzo, czy mają Państwo uwagi do tego projektu uchwały dotyczącego wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028? Proszę Pani Radna Beata Zbruch. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Państwo, Panowie Radni, Szanowni Goście. Ja przed chwilą, podobnie tak jak my wszyscy, dostarczałam te projekty uchwał, więc nie bardzo miałam czas się z nimi zapoznać. Chciałabym tylko upewnić się, zapytać, myślę, że Pana Starostę. Nie składamy wniosku na drogę do Kornicy, ani na drogę w Przybyszowach. Proszę, proszę o kilka słów wyjaśnienia. Znaczy, tak jak było powiedziane, w najbliższym czasie złożymy wniosek, jeżeli tylko będzie nabór, a w tym naborze składamy na ulicę Browarną, bo to też jest chyba dosyć istotne, a z tego, co dobrze pamiętam, koszt ulicy Browarnej to jest 10 milionów. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba coś takiego. Także myślę, że póki co, jeżeli nie możemy złożyć na Kornicę i Przybyszowy, to złóżmy na ulicę Browarną,
bo ten fragment też nam tak naprawdę zapomnieliśmy ostatnio, nic się o tym nie mówi, ale to jest też bardzo istotny i bardzo drogi fragment. I ten tu będzie dołożony do tego wniosku, który jest do 30 milionów. Dziękuję. Nie widzę żadnych innych zgłoszeń. Zamykam dyskusję i podaję projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, zaznaczenie właściwego pola. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu powiedziała uchwałę stosunkiem głosów 16 za i 2 wstrzymujących się. I otwieram dyskusję na temat projektu dotyczącego zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 rok. Czy mają Państwo jakieś pytania, uwagi? Nie widzę żadnego zgłoszenia. Zamykam dyskusję i poddaję projekt tej uchwały pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu powiedziała uchwałę stosunkiem głosów 16 za i 2 wstrzymujących się. Przechodzimy do realizacji punktu 4. Odniesienie się dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskiej do informacji zawartych w pismach lekarzy skierowanych do samorządowców o niekorzystnych zmianach w funkcjonowaniu jednostki. Poproszę panią dyrektor Annę Gil, dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałabym powiedzieć, że z dużym zaniepokojeniem przyjmuję to spotkanie dzisiejsze, ponieważ uważam, że jest za troszkę zbyt wczesne, ponieważ żadne wiążące decyzje do zmiany organizacji i funkcjonowania oddziału, o którym Państwo zostaliście poinformowani, do niczego takiego nie doszło, tak? Z dużym też niepokojem przyjmuję fakt, że personel medyczny zatrudniony w tych oddziałach woli nie rozmawiać z zarządem tak, jak to powinno wyglądać, tylko robi to przez media i poruszanie władz samorządowych, wszystkich, które uważali, że powinny być poinformowane. Jak powiedziałam, zmiany organizacyjne w tym szpitalu to jest kwestia rozszerzenia naszej działalności o oddział psychiatrii ogólnej i mam nadzieję, że pod tym względem Państwo wszyscy się zgadzacie, że to jest jedyny jeszcze obszar, którego w tym szpitalu brakuje, a który społecznie jest bardzo potrzebny. Natomiast to, co się dzieje wokół tego powstawania tego oddziału i wokół tego, że coś trzeba zmienić w funkcjonalności, nie bardzo rozumiem, skąd taki pośpiech w mówieniu tym, że to, co zrobimy, będzie niezgodne z prawem, zagrażało życiu i zdrowiu pacjentów, których leczymy. Ja przypominam, że każda decyzja w szpitalu, zwłaszcza organizacyjna, zwłaszcza dotycząca funkcjonalności oddziałów, przebiega przez pewien proces. To nie jest widzimisię dyrektora czy zarządu, tylko to jest proces. Mamy Radę Społeczną, która jest organem opiniotwórczym, mamy Radę Powiatu, która to może zatwierdzić lub nie, ale oprócz tego i nadrzędnym, bym powiedziała, argumentem, który Państwa powinien przekonać, jest płatnik. Płatnik, który musi przyjechać, zwizytować miejsce, nawet jeżeli zmieniamy strukturę na zasadzie pomieszczeń. To nie jest tak, że dyrektor szpitala może sobie w każdym dowolnym miejscu szpitala postawić poradnię albo przyjmować pacjentów. Każda poradnia, każdy oddział jest wizytowany przed podpisaniem kontraktów. Każda zmiana funkcjonalności wymaga zgody płatnika. Więc naprawdę, Szanowni Państwo, to, że my zaczynamy dyskusję na ten temat, gdzie, co i jak, to wydaje mi się, że jest to na in plus zarządu. Natomiast niepokojące jest to, że personel nie potrafi z nami rozmawiać.
Ja myślę, że z takiego punktu formalno-organizacyjnego, to ja bym miała tyle, ja bym prosiła o wsparcie tutaj pana dyrektora do spraw medycznych, który myślę, że jako lekarz będzie w stanie państwa przekonać do tego, że naprawdę nic złego się nie dzieje. Tylko kwestia komunikacji, jak wygląda w szpitalu komunikacja, jest kiepska. Bo dzisiaj rano, szanowni państwo, też żeśmy się spotkali, tylko że do tego momentu, jak mieliśmy się spotkać tutaj z państwem, nie otrzymaliśmy informacji, o którą prosiłam. Czyli generalnie muszę powiedzieć, że jakby generujemy sobie napięcie, które w tej sytuacji jest w ogóle niepotrzebne. Podejrzewam, że z każdym oddziałem, który chciałabym przesunąć, ruszyć, będzie tak samo. Zawsze, jak to pan dyrektor był i teraz kierownik oddziału pediatrii, zawsze każda zmiana wywołuje niepokój. Ale ten niepokój można przedyskutować. Więc ja bym miała tyle i bardzo proszę tutaj pana doktora Gole, który państwu merytorycznie spróbuje wyjaśnić, co tak naprawdę się dzieje i skąd te niepokoje może się dzieje. Przepraszam pani dyrektor, jeżeli można zapytać, bo dotarły do mnie informacje, że no takie spotkanie odbyło się z lekarzami i że na razie nie wiem, czy jest temat odłożony, czy dogadane jest, czy nie ma. No to właśnie pan doktor by wszystko wyjaśnił, jeżeli można. To dziękuję pani dyrektor. Dziękuję. Proszę pani dyrektorze. Dzień dobry, szanowni narodowi, szanowni państwo. Jeśli chodzi o kwestię propozycji utworzenia oddziału psychiatrycznego, to niewątpliwie myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że taka działalność z zakresu psychiatrii ogólnej powinna powstać w obrębie naszego tutaj rejonu i obszaru szpitala. Jesteśmy niechlubną białą plamą, jeśli chodzi o świadczenia z zakresu psychiatrii ogólnej w całej Polsce, więc no, to niezwykle społecznie, jak i medycznie potrzebna kwestia i myślę, że większość pracowników, a pewnie wszyscy pracownicy, bo też po takich rozmowach jesteśmy, wyrażają poparcie dla powstania oddziału, takiego oddziału w strukturach zoskońskie. Natomiast oczywiście, tak jak pani dyrektor podkreśliła, no takie architektoniczne i logistyczne kwestie, gdzie umieścić taki oddział, będą zawsze budziły pewne wątpliwości. Każdy z kierowników oddziału będzie i personel pracujący w szpitalu i w oddziałach będzie miał jakieś pewne wątpliwości co do lokalizacji danego oddziału. Natomiast trwają na tą chwilę dość intensywne negocjacje i rozmowy z przedstawicielami oddziału, z lekarzami na temat tego, jak ma to funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Żadne decyzje nie zostały sformalizowane i podjęte. W kwestii, gdzie oddział będzie funkcjonował, zostanie to pewnie wypracowane w najbliższych dniach czy tygodniach wspólnie z personelem, tak, żeby nie ucierpiało funkcjonowanie żadnego z oddziałów tak naprawdę, bo na tym zależy zarówno zarządowi, jak i myślę wszystkim pracownikom. Chcielibyśmy też zwrócić uwagę na niestygmatyzowanie oddziału, jakim jest oddział psychiatrii i przekazywanie takich informacji powszechnie, że taki oddział będzie zagrażał funkcjonowaniu innych oddziałów szpitalnych pod takim względem, że to jest specyficzny oddział, jeśli chodzi o funkcjonowanie i pacjenci, może czasem agresywni, natomiast no, chodzi o to, żeby stworzyć nowoczesną placówkę, nowoczesny oddział, który no, będzie się różnił od tych, jakie w relacjach podają tutaj różni nasi koledzy, no bo takie rozumowanie no, wręcz jest rozumowaniem takim z zasięgniętym ze średniowiecza, bo w chwili obecnej psychiatria ogólna funkcjonuje w troszkę w inny sposób. Oddział stacjonarny jest oddziałem dosyć małym i takim oddziałem, gdzie przyjmowani są pacjenci w głębokim kryzysie, natomiast reszta hospitalizacji jest kierowana do oddziałów dziennych, gdzie rzeczywiście odbywa się większość tego leczenia. Także tutaj zarząd chce właśnie zbudować placówkę bardzo nowoczesną, opartą na aktualnym stanie rzeczy, no, funkcjonującym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Także jest ogromna taka prośba, żeby
mimo ogólnej chęci całego personelu nie stygmatyzować tego oddziału, bo on wiadomo, że musi powstać i jest ogromna chęć zarówno konsultantów krajowych, wojewódzkich, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia na funkcjonowanie takiego oddziału. Pozostaje kwestia wypracowania miejsca, gdzie taki oddział ma funkcjonować i gdzie on będzie funkcjonował. I tak jak podkreślę jeszcze raz, bez uszczerbku dla funkcjonowania innych oddziałów, po to się spotykamy, po to rozmawiamy tutaj z Państwem obecnym też na audytorium, aby taki konsensus ustalić i też no, te wszystkie kwestie i pisma myślę, że były przedwczesne i niepotrzebne zupełnie tak naprawdę, bo w chwili obecnej po kilku rozmowach z przedstawicielami oddziałów no pewne kwestie jakby konsensusu mamy wypracowane. Myślę, że potrzeba jeszcze kilku spotkań, aby pełen konsensus w tej sprawie został ustalony. To dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Dziękuję. Z tego, co dobrze zrozumiałem, czyli te rozmowy trwają nadal i do końca jeszcze no nie są. Znaczy, po pierwsze, ze strony zarządu dyrekcji nie ma podjętych ostatecznych decyzji, że tak ma być. Jeszcze byliście państwo z lekarzami z poszczególnych oddziałów rozmawiać i no, szukać jak najlepszego rozwiązania, tak? Czy ktoś z państwa lekarzy chciałby się odnieść? Bardzo proszę. To do mikrofonu zapraszam. Tak, tutaj. Państwu. Proszę bardzo. Przewodniczący, Szanowni Państwo, moje nazwisko Adam Janczak, jestem lekarzem pediatrą. Przepracowałem w tym szpitalu 40 lat. Chciałbym odnieść się do wcześniejszych wypowiedzi. No, nie do końca się ze wszystkim zgadzam odnośnie rozmów z załogą i z nami, bo te rozmowy dopiero po naszych pismach są bardzo intensywne. Wcześniej nie przypominam sobie spotkań z załogą. Poza tym muszą Państwo wiedzieć, że jeżeli w tych rozmowach pomija się kierownika oddziału, nie rozmawia się z nim w decydujących sprawach, jeżeli Pani Dyrektor mówi, że decyzje nie zostały podjęte, a przychodzi się i pruje się ściany i wprowadza już pewne zmiany, no więc coś tutaj nie jest tak. Co do psychiatrii, na pewno jest ona bardzo potrzebna i od wielu lat była też w planach. Był oddział psychiatryczny i oddział zakaźny, z tego co pamiętam. Tylko kwestia jest lokalizacji i powstania tego oddziału. Tutaj mówią Państwo, że chcecie, żeby to były bardzo dobre standardy w psychiatrii. Tak się złożyło, że ja na psychiatrii troszeczkę przed studiami pracowałem. I wiem, że ten pacjent wymaga przede wszystkim zabezpieczenia mu bezpieczeństwa. Obecnie najnowsze terapie to jest terapia, to jest jak najmniej farmakoterapii, a jak najwięcej terapii, psychoterapii, terapii zajęciowej. Nie wiem, jak w lokalizacji między oddziałem pediatrycznym a oddziałem noworodkowym na bodajże 5 salach jest to do zrealizowania. Ja sobie tego nie wyobrażam, może jest to możliwe. Poza tym, no troszeczkę też muszę Państwu powiedzieć, jaka jest atmosfera w szpitalu. Ja nie przypominam sobie, żeby przez tyle lat była taka sytuacja, że tak jak w ostatnim czasie, że odchodzą dobrzy fachowcy, że są zwalniani dyscyplinarnie, to już pomału nie przypomina szpital, gdzie mamy zajmować się pacjentami, że jest specyfika tego zawodu, że trzeba chyba dbać o nas, żebyśmy mogli nauczyć następną kadrę. No na zakończenie chcę tylko powiedzieć, że każdy z nas wcześniej czy później
będzie zmuszony skorzystać z tej placówki. Więc jeżeli ona będzie się tak zwijała i będzie tak prowadzona jak obecnie, to ja sobie tego nie wyobrażam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan doktor, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Panie, Panowie Radni, Szanowna Pani Dyrektor. Tak się złożyło, że muszę wystąpić jako kierownik tego oddziału dziecięcego, dlatego że 40 lat pracuję na nim i ten oddział też powstał dzięki konsensusowi pomiędzy dwoma ordynatorami, ordynatorami świętej pamięci dr. Ryczyńskiej, oddziału niemowlącego i oddziału dzieci starszych, który zajmował PART, gdzie obecnie jest stacja dializy, oddział nefrologiczny. Trwały te rozmowy kilka miesięcy, zanim wypracowaliśmy rozwiązanie, które zadowoliło lekarzy pracujących na oddziale dzieci starszych wtedy i na oddziale niemowlęcym. Jak pani dyrektor powiedziała, zmiany rzeczywiście wprowadza się ciężko. Ja jako dyrektor otworzyłem od podstaw, od zera, 8 oddziałów specjalistycznych, nie rozbudowując nic oprócz jednego ZOL-u, gdzie musiałem wybudować z własnych środków w naszym szpitalu ZOL, dlatego że ZOL musiał być pomieszczenia po ZOL-u musiały być przeznaczone na oddział urologiczny, gdzie był załatwiony kontrakt i gwarancje finansowania, a jednocześnie oddział urologiczny zajmuje się sprawami onkologicznymi. I ten oddział powstał, ale tak jak też w drodze konsensusu i dokładnego projektu zatwierdzonego przez odpowiednie służby sanitarne, przygotowanego przez odpowiedniego inspektora, który ma uprawnienia do projektowania zgodnie z przepisami BHP, PPOŚ i sanitarnymi zatwierdzony przez sanepid. I tak mogę wymieniać, bo również to dotyczyło stacji dializ, oddziału nefrologicznego, szpitalnego działu ratunkowego, chirurgii naczyniowej, gastrologii. Największy konflikt, tu może Państwo pamiętacie, był wtedy, kiedy tworzyliśmy kardiologię. Kiedy tworzyłem kardiologię, wtedy jeden oddział wewnętrzny musiał zostać zamieniony na kardiologię. Wtedy też lekarze napisali do starostwa i na posiedzeniu zarządu w starostwie wytłumaczyłem logikę i sens, bo układy choroby krążenia są na pierwszym miejscu, nasi pacjenci umierali z powodu zawału, dlatego że nie było kardiologii, nie było kardiologii inwazyjnej. I jeden oddział, ale doszło do konsensusu, że część tego oddziału wewnętrznego, diabetologiczna, została na część oddziału kardiologicznego, czyli nie wylaliśmy dziecka z kąpielą i powstał nowy oddział kardiologiczny, a następnie powstał oddział gastrologiczny, też na podstawie rozmów pomiędzy gastrologami a neonatologami, bo tam była przecież gastrologia, była patologia ciąży, patologia noworodka, a więc to trwało i oczywiście że była dobra wola, dobra komunikacja i doszliśmy do tego, że te oddziały, które zostały utworzone od 1993 roku, pierwszy oddział, stacja dializ, nefrologia, dają dzisiaj prawie 70% budżetu szpitala. Bez tego budżetu, bez tej działalności szpital by został zlikwidowany, tak jak mi powiedział pan wojewoda Płoskonka, kiedy wręczał mi nominację po konkursie w 1992 roku. Niech pan coś zrobi z tym szpitalem albo zrobimy z niego umieralnię dla całego województwa. I teraz wracając do tego, co tutaj było mówione. Proszę państwa, o psychiatrii myśmy słyszeli. Ja też jako dyrektor zastanawiałem się, jak rozwiązać problem psychiatrii. Wtedy mieliśmy tylko jednego psychiatrę w trakcie specjalizacji i na dojazdach z Kielc. Oczywiście tacy zaciężni lekarze nie służą szpitalowi, nie służą pacjentom, bo oni zmieniają się w zależności od tego, jak to jeden z dyrektorów szpitala bodajże w Busku powiedział, jest tak zwana prostytucja lekarska, czyli kto da więcej, to idę pracować tam, gdzie dają więcej. I ja oczywiście myślałem o tym, żeby otworzyć na bazie poradni zdrowia psychicznego, kiedy się nasi lekarze wykształcą, oddział dzienny psychiatryczny, bo na tym polega też nowoczesne leczenie psychiatryczne, żeby pacjent psychiatryczny był nie w murach szpitala, tylko żeby był leczony zgodnie z nowymi zasadami, a psychiatrą się interesuje, bo miałem robić specjalizację z psychiatrii dziecięcej, ale to mi nie wyszło z przyczyn organizacyjnych. Więc psychiatria, oddział dzienny połączony z psychoterapią, z odpowiednimi fachowcami, wsparciem psychologicznym i psychoterapów przygotowanych do tego. Ja jestem za tym, żeby ten oddział psychiatryczny był. Natomiast jeżeli chodzi o oddział dziecięcy, to proszę sobie, jeżeli Państwo nie byli, a myślę, że część z Państwa była, bo nawet i leczyłem dzieci, część z Państwa na tym oddziale i ma specyficzną budowę. To są 4 węzły, w których znajdują się 4 sale, na których można mieć w sumie 24 dzieci. Pragnę przypomnieć, że 24 dzieci plus 24 opiekunów, czyli mamy de facto 48
osób na oddziale. Ja wczoraj rozpocząłem dyżur o 8, miałem 9 pacjentów na oddziale, każdy z nich był z rodzicami. Jednego wypisałem na szczęście, potem przyjąłem następną zatrutą substancją roślinną toksyczną dziecko, następnie dziecko z udarem słonecznym, też z rodzicami, a w noc o 2:10 przyjąłem dziecko z odwodnieniem w ciężkim stanie. Na szczęście zwolniłem jedno miejsce na biegunkach, bo wypisałem dziecko i zwolniło mi się na oddziale, na odcinku biegunkowym zakaźnym. Zwolniło mi się jedna sala i tam położyłem to dziecko. Dzisiaj wynik potwierdzony rotawirusy, czyli bardzo zakaźna biegunka, która może się rozprzestrzenić, jeżeli bym położył na inne dzieci. I teraz jeżeli chodzi o kalendarium, to myśmy słyszeli, proszę Państwa, że w szpitalu będzie psychiatria. Najpierw, jeżeli poprzednik pana dyrektora Sienkiewicza, pan Dytkowski, sprawdzał pomieszczenia w szpitalu, była taka informacja, że oddział psychiatryczny powstanie w warsztatach, na terenie warsztatów. Potem to była koncepcja taka z pierwszego kwartału, taka informacja to w formie informacji plotek. Myśmy nie wiedzieli jako pracownicy. Potem druga informacja, że będzie to coś połączone z warsztatami terapii zajęciowej. Trzecia informacja była taka, że na tym łączniku, gdzie jest rehabilitacja dziecięca, bo proszę Państwa, na tym łączniku jest rehabilitacja dziecięca, gdzie pacjenci są zapisywani na kilka miesięcy do przodu. Przyjmuje pacjentów do rehabilitacji na miesiąc grudzień. Tam jest sala fizjoterapii i tam była też utworzona decyzją poprzednika, pani dyrektor, do dyrektora Trofimiuka, pracownia poradnia kardiologiczna dla dziecięca. Ale tutaj 20 lipca moja zastępczyni, pani dr Włodarczyk-Foryś, kardiolog dziecięcy, została poproszona, mimo że ja byłem po dyżurze, co prawda, ale ja zawsze jako dyrektor dostosowywałem swój czas do kierowników oddziałów, jeżeli ktoś był na urlopie, czekałem z ważnymi rozmowami, aż kierownicy wrócą, czy umawiałem się na następny dzień, kiedy ordynator, który miał dyżur, czy kierownik był do dyspozycji, została powiadomiona, że mamy w ciągu 2 miesięcy się przenieść na oddział, na łącznik. Tak, pani doktor? Tak było. Że mamy się przenieść i że to jest wstępna rozmowa, ale nie na temat tego, czy my się będziemy mogli przenieść, tylko że będziemy musieli dostosować się do tego, co tam jest. Ja po tej informacji spotkałem się z moją oddziałową i zacząłem tam chodzić i z kolegami lekarzami. Jak tam pomieścić te warunki, te 24 miejsca, te 24 miejsca, oddzielne sale, oddzielne węzły, pogodzić to z oddziałem zakaźnym, bo my jesteśmy oddziałem zakaźnym de facto. Nam potrzebne jest około 6-8 łóżek czystych do diagnostyki przede wszystkim kardiologicznej i pacjentów, którzy nie mają zakażenia. Jak tam pomieścić? I naprawdę się tego nie dało. Więc koledzy postanowili spotkać się z panem starostą w tym samym dniu, kiedy koledzy poszli do pana starosty, bo przecież mają prawo spotykać się pracownicy i to robili i kiedy ja byłem dyrektorem, spotykali się z starostami. Ja zostałem poproszony do pani dyrektor, do dyrekcji i tam dowiedziałem się, że nie było przedmiotem mojego wyzwania, było to, czy będzie, co będzie z oddziałem, tylko że koledzy lekarze poszli na skargę. Ja powiedziałem, że nie poszli na skargę, oni po prostu, no zgodnie z tym, co tutaj wielokrotnie jest, poszli porozmawiać na temat ewentualnych zagrożeń, jeżeli by do takiego czegoś doszło. To nie było na zasadzie skargi, tylko wiem, że wielokrotnie starostowie przyjmują różnych petentów, rozmawiają również na temat szpitala, bo przecież sam byłem potem przenoszono te informacje do mnie jako dyrektor. Ja wtedy też powiedziałem, że przedstawiłem te zagrożenia, jakie mogą być. Bo proszę Państwa, my leczymy na tym oddziale, wszystkim się wydaje, że ten oddział to w ogóle jest niepotrzebny. My leczymy ponad 1000 dzieci. My leczymy mniej o 40 pacjentów mniej niż na oddziale wewnętrznym, tylko że tam nie ma miejsc, bo tam pacjenci leżą po 10 dni, a my leczymy pacjentów średnio niecałe 3 dni, ale dlaczego? Dlatego, że rodzice są z dziećmi, to jest pierwsza sprawa. Drugie, skracamy czas hospitalizacji, żeby uniknąć stresu dziecka. I po trzecie, po to zgłosiłem jeszcze przed pandemią poradnię poszpitalną pediatryczną, żebyśmy skracali czas leczenia i dziecko było przez nas kontrolowane. Na 580 dzieci w pierwszym półroczu, ponad 350 było kontrolowanych w trakcie, już po wypisaniu ze szpitala. Oszczędzamy, proszę Państwa, oszczędzamy na pościeli, na spalarni pampersów, bo one idą jako odpady medyczne, oszczędzamy na jedzeniu, oszczędzamy przede wszystkim, przez 40 lat u nas nie było zakażenia szpitalnego. W przeciwieństwie na przykład na Wyoming, gdzie były zakażenia szpitalne. A więc i na innych oddziałach. Dlaczego? Dlatego, że proces leczenia jest intensywny, korzystamy z całej diagnostyki, mamy pulmonologów dziecięcych, mamy alergologów dziecięcych, teraz mamy kardiologa dziecięcego, po to, żeby te dzieci były jak najmniej w szpitalu,
a były pod naszą opieką. I teraz, proszę Państwa, okres jesienno-zimowy, bo ja wczoraj, dzisiaj przychodząc na dyżur, wczoraj miałem 9 dzieci, dzisiaj było 11, dzisiaj poszło chyba 5 do domu, o ile pamiętam. I cały czas jest ruch w tym ruchu pacjentów, bo żadna matka nie chce siedzieć 5-7 dni. My możemy, proszę Państwa, wydłużyć sztucznie pobyt i mieć opołożenie 70-80%. Tylko po co? Jeżeli na oddziale wewnętrznym, jak przeliczamy statystycznie ilość pacjentów przez ilość miesięcy, wychodzi, że mamy 3 pacjentów dziennie i na pediatrii 3 pacjentów dziennie, a tam nie ma miejsca, a u nas są, a ja wiem, bo byłem poproszony w końcu lutego przez dyrektorę medyczną NFZ-u na temat pediatrii porozmawiać, bo konsultant wojewódzki był wtedy niedysponowany. Ja pełnię funkcję konsultanta do spraw zdrowia publicznego, a więc też w ramieniu wojewody zajmuję się oceną dostępności do świadczeń medycznych na terenie województwa. Taka jest moja rola, tak wojewoda mi za to płaci. I proszę Państwa, tam się dowiedziałem, że sytuacja podziałów pediatrycznych w powiatach jest bardzo trudna, oprócz naszego, że jest bardzo dobrze oceniany, bo sprawozdawczość z jednostek chorobowych, z procedur, z tego, co robimy, jest bardzo wysoko oceniana. Ja powiedziałem, że nie wiem, być może inne oddziały będą likwidowane w przyszłości, a my jesteśmy przygotowani na to, proszę Państwa, żeby na naszym oddziale leczyć nie 1100 dzieci, tylko 1600-1700. I to wcześniej czy później nastąpi. To wcześniej czy później nastąpi, oddziały będą padały pediatryczne, bo my mamy 5 specjalistów, których zresztą wykształciłem jako kierownik. Mamy 4 rezydentów, którzy, jestem 3 kierownikiem specjalizacji i oni się wiążą z tym szpitalem, z naszym szpitalem wiążą się na przyszłość. Czyli ja mogę powiedzieć, że jeżeli będę przychodził na emeryturę, już mi niedużo brakuje, raptem 5 miesięcy, mam nadzieję, że dotrwam, będzie oddział dzieci końskich, z końskich naszego powiatu będą miały przez 20 lat następne zabezpieczoną opiekę pediatryczną. Takim jest moim celem. To było samo, kiedy łączyliśmy oddziały, kiedy nasza nestorka, pani doktor Arczyńska, twórcza pediatrii na terenie powiatu koneckiego, w ten sposób nas wychowała, ja jestem jej wychowankiem i jestem z tego dumny. A więc też to zgadzam się z panią dyrektor, że komunikacja tutaj szwankowała i przekaz szwankował. Dzisiaj pani doktor Foryś, Włodarczyk, pokazałem pismo, spłynęło za 2 minuty przed 14 o tej propozycji, bo ja na spotkaniu z panią dyrektor powiedziałem, że ja jako kierownik mogę pracować na 10-12 łóżkowym oddziale, ale chciałbym, żeby ten oddział spełniał wszystkie wymagania BHP, PPOŚ i sanitarne. Żeby dzieci, pacjenci i rodzice, którzy tam są, i lekarze mieli zapewnioną bezpieczną pracę, dzieci bezpieczną opiekę i żeby to nikomu nie zagrażało. I oczekiwałem jakiegoś projektu, jakiejś propozycji. Propozycji właśnie uzgodnione z PPOŚ, z BHP i z sanepidem. I dopiero dzisiaj, 2 minuty przed 14 dostarczono nam taką propozycję, nad którą się pochylimy. Bo to propozycja jakby pozostawia de facto większość oddziału, oprócz jednej sali gabinetu lekarskiego, pozostawia tą substancję, która ułatwi nam leczenie. Natomiast jeszcze jedno mogę Państwu powiedzieć, bo zajmowałem się również z ramienia wojewody zespołem do spraw oceny jakości leczenia i procedur z COVID-19. Należy spodziewać się w tym roku bardzo dużej fali. My eksperci rozmawiamy na ten temat między sobą. Bardzo dużej fali zachorowań COVID-19, tym RIS-em, nowym wirusem, plus rotawirusami i zakażeniami grypą. I to będzie dotyczyło głównie dzieci oraz osób starszych. I może się okazać, bo też może pani dyrektor nie wie, pan doktor Gola też nie wie, ale na tym odcinku, gdzie w tej chwili jest rehabilitacja dziecięca, kładliśmy również dzieci z COVID-em, bo nie było ich gdzie położyć. Mieliśmy tam te 2 izolatki na końcu tej sali, gdzie kładliśmy dzieci z COVID-em z matkami, żeby nie, bo nasza jedna izolatka na oddziale była zajęta. Czyli stwarzaliśmy na jak najlepsze warunki do leczenia, bo też nikt nie chciał nam tych pacjentów przyjąć z COVID-em, bo nie było oddziału COVID-owego dla dzieci. Sami Państwo pamiętacie, że był problem z COVID-em i myśmy w szpitalu uruchomili dla dorosłych na oddziale reumatologii. Także dziękuję za tą propozycję. Tego właśnie jako kierownik oddziału oczekiwałem, bo jestem odpowiedzialny za jego funkcjonowanie, również za współpracę z kolegami i pochyli mi się, tak jak tu jest w terminie do 17 sierpnia do 12, żebyśmy pracowali w sposób prawidłowy, no bo wydaje mi się, że nasze dzieci nie powinny z Końskich, z powiatu jeździć po innych szpitalach, do Skarżyska, do Opoczna, do Włoszczowej czy do Kielc. Po to jesteśmy tutaj na miejscu, żeby zgodnie z naszą misją zapewnić im bezpieczeństwo zdrowotne i zagwarantować leczenie.
z całą odpowiedzialnością mówią wśród kolegów, że przez 40 lat pracy na oddziale pediatrycznym ani jedno dziecko nie zostało dosłane z powodu braku miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o problemy uwarunkowania zdrowotne, problemy zdrowotne, jako konsultant dostaję zawsze publikację Sytuacja zdrowotna ludności Polski w 2022. Województwo Świętokrzyskie, jeżeli chodzi o problemy zdrowia psychicznego, jest na 10 miejscu priorytet w naszym województwie. Wśród mężczyzn 8 miejsce, wśród kobiet. Czyli jest to jakiś problem, ale nie z pierwszej trójki czy z pierwszej piątki. To są publikacje Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli rozumiemy, że to pismo, które Państwo dzisiaj otrzymali, jest początkiem rozmów i możliwości rozwiązania tego problemu, dogadania się po prostu, żeby oddział funkcjonował dobrze, tak jak do tej pory, mógł zabezpieczyć jak najlepsze leczenie i z drugiej strony będzie można realizować projekt dotyczący psychiatrii. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby się odnieść? Ale to tak krótko, proszę. Czy pani dyrektor? Proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado. Ja się nazywam Ewa Wilk, jestem neonatologiem z naszego Szpitala Koneckiego z oddziału neonatologii. Króciutko tylko chciałam się odnieść, ponieważ mam bardzo dużo tutaj argumentów przemawiających za tym, żeby nie zmieniać referencyjności naszego oddziału na pierwszy stopień. No ale pokrótce, jeśli chodzi o brak komunikacji, rzeczywiście zgodzę się z panią dyrektor, że go po prostu nie ma, tak? Ale proszę mi wierzyć, nie jest to wina lekarzy, bo my chcemy rozmawiać. O planach zmiany referencyjności my, lekarze z oddziału noworodkowego, jak i ginekologicznego, dowiedzieliśmy się dopiero po telefonach konsultantów wojewódzkich, którzy zaniepokojeni zadzwonili do nas na początku tego roku, ponieważ NFZ wystosował do nich pismo, co myślą na temat właśnie zmiany referencyjności, ponieważ ze szpitala taka prośba do NFZ-u wyszła. Więc myśmy dowiedzieli się o tym od konsultantów dopiero. Podobnie jeśli chodzi o te listy, które Państwo teraz dostaliście. Te listy zostały napisane dopiero po tym, kiedy ukazał się oficjalny plan głosowania na tej sesji Rady Piątkowej. Wcześniej nikt nam nie mówił, że w ogóle jakieś takie plany odnośnie zmiany referencyjności są. Więc my bardzo chętnie będziemy rozmawiać, tylko proszę nas o to pytać i nas w to włączać. I jeszcze tylko nadmienię, ponieważ podobno na piątkowym spotkaniu Rady wielokrotnie był podnoszony temat opłacalności oddziałów i spadku liczby urodzeń. Otóż w pierwszym półroczu 2023 roku oddział noworodkowy przyniósł ponad 1 000 000 zł nadwykonań, więc raczej się ten oddział opłaca na tym stopniu referencyjności. Podobnie liczba urodzeń zwiększyła się w stosunku do półrocza poprzedniego. I są perspektywy po zmianie kierownika oddziału ginekologicznego, że tych porodów będzie jeszcze więcej. Tylko dajmy się naszym młodym ginekologom po prostu wykazać. Ciąża trwa 9 miesięcy, niech oni te swoje praktyki rozwiną. Porodów będzie jeszcze więcej. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Cichocki, proszę bardzo. Działa już? Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani dyrektor, personel medyczny. Szanowni państwo, zawsze tak było w powiecie koneckim, że radni, zarząd, starosta, wszyscy pochylamy się nad tym, żeby szpital jak najlepiej funkcjonował. I mnie akurat nie dziwią pisma lekarzy, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy dyskutujemy na posiedzeniu Rady o sprawach szpitala, że zwracają się do nas z troską o swoich pacjentów, a jednocześnie o dobre funkcjonowanie szpitala i ich miejsca pracy. Więc w pełni zasadne są te pisma, jeśli, a one pewnie by się nie pojawiły, gdyby te dyskusje odbywały się wewnątrz wcześniej, bo nie byłoby takiej konieczności. Mój niepokój może też wynikać z niewiedzy, że my jako radni nie mamy informacji też takiej o tych planowanych zmianach w szpitalu, które chyba się już rozpoczęły, bo jeśli słyszę, że rozpoczęły się prace remontowe,
czy jakieś prace związane z przebudową, to ja bym chciał wiedzieć, czy zostały już przygotowane odpowiednie projekty i oszacowane koszty realizacji takiego przedsięwzięcia. I jakie i na jakim poziomie te koszty są. Jeśli faktycznie tak jest, no to bym chciał, żeby pani dyrektor nam o tym opowiedziała, jakie będą koszty i jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o dostosowanie pomieszczeń do planowanych zmian. Jeśli one w ogóle nastąpią i będą następować w takim zakresie, jak jest planowany. I co będzie z tym stopniem referencyjności? Czy on faktycznie zostanie obniżony, czy pozostanie na tym samym poziomie? I czy to nie wpłynie na poziom leczenia naszych małych pacjentów, którzy jak do tej pory mieli tą opiekę w Koneckim Szpitalu zapewnioną? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor od razu, tak proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jeśli chodzi o remonty, to ja chcę powiedzieć, że remonty, które zostały na tak zwanym łączniku rozpoczęte, to bez względu na to, czy to będzie przenoszona pediatria, czy będzie tam funkcjonował każdy inny oddział, pewne rzeczy wymagały takich bieżących remontów. Tak? Ten szpital, przypominam Państwu, ma lat 40. I wszystko, co tam się dzieje, robimy na bieżąco, tak? Już nie wspomnę o awariach, które się dzieją i Państwo też nie pytacie, co robimy i jak robimy i dlaczego robimy. Natomiast awarie łatamy na bieżąco i wszystkie remonty robimy na bieżąco. Oczywiście, że każda inwestycja, tak jak już powiedziałam, wszystko, co w tym szpitalu się dzieje, musi być formalnie i prawnie zgodne z przepisami. Czyli jeżeli dojdzie do dużej inwestycji, Szanowni Państwo, to Rada Społeczna, Rada Powiatu, kosztorysy, inwestycje, obliczenia, wszystko Państwo dostajecie. Bieżących remontów, drobnych remontów przecież nigdy nie wykazywaliśmy. Nigdy Państwu nie zgłaszaliśmy wcześniej, że będziemy, nie wiem, wymieniać elektrykę albo będziemy prowadzić nowe szyby wentylacyjne, które są bieżąco do naprawy. Więc tutaj nie wiem, to nie jest taki, bym powiedziała, niepokój, bo to, co powiedział Pan kierownik Przybylski, Pan doktor Przybylski, że się dowiedział o tym, że ja tak naprawdę poprosiłam pana doktora o to, żeby powiedzieć mu, że nie zgadzam się z tym, że personel poszedł do starosty. Nie, proszę państwa, ja się zgadzam z tym i mamy taką możliwość, że rozmawiamy, dyskutujemy. Specyfika tego powiatu jest taka, że wszyscy chodzą na skargę nie do dyrektora, tylko właśnie do radnych i tego. Okej, ja to akceptuję. Natomiast co do stopnia referencyjności, Szanowni Państwo, żeby podjąć decyzję, to tak jak tutaj pani doktor powiedziała, trzeba mieć opinię konsultantów, trzeba mieć opinię płatnika i byliśmy z panem dyrektorem do spraw medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia i chcę powiedzieć, że ilość porodów na poziomie 400 jest poziomem no, takim raz, że nieopłacalnym, a dwa, że no, z punktu widzenia również płatnika niepokojącym. I to od pani dyrektor wyszła taka sugestia, żeby się zastanowić nad tym, czy nie warto by było się pochylić nad zmniejszeniem stopnia referencyjności. Milion nadwykonań to nie są pieniądze, które są wypracowane i to nie jest milion złotych, Szanowni Państwo. Neonatologia rok do roku przynosi straty. Bo to nie jest tak, że jak się trójka dzieci urodzi, to trójka dzieci w drugim stopniu referencyjności, powiem brzydko, zarobi na utrzymanie całego oddziału. To też przestańmy opowiadać takie rzeczy, bo to nie jest tak, że ja tylko pod kątem ekonomicznym, ale również do tego, Szanowni Państwo, że tych dzieci rodzi się coraz mniej. To widzicie Państwo w szkołach, to widzicie Państwo w urodzeniach. No, demografii się nie da oszukać. Więc to też jest takie mówienie, że nam dzieci przybędzie. A skąd nam tych dzieci przybędzie, jak dzieci w całym kraju się rodzi coraz mniej? I też musimy się pochylić nad neonatologią, bo Szanowni Państwo, to jaki jest stopień referencyjności nie ma znaczenia, jeśli chodzi o szkolenie. Możemy szkolić specjalistów, tylko chcę powiedzieć, że w całym kraju ich nie ma, to jest raz. Nasza sytuacja jest taka, że nie daj Bóg, któraś z pań neonatolog zachoruje i staniemy nie przed zmianą referencyjności, tylko przed w ogóle funkcjonowaniem i przyszłością tego oddziału. Więc komunikacja, jeszcze raz komunikacja, bo jeżeli my tak będziemy tutaj ze sobą rozmawiać, to do żadnego wspólnego punktu nie dojdziemy i nie będziemy widzieć wspólnie światełka w tunelu.
To nie jest zamach na oddział pediatrii i neonatologii, tylko jakby dostosowanie rzeczywistości do tego, co się dzieje. Więc ja bym prosiła o jednak mimo wszystko takie wyciszenie trochę emocji w tych tematach, bo nic się nie wydarzyło i tak jak mówię, żeby się mogło wydarzyć, to wszyscy Państwo będziecie brali w tym udział. Oczywiście, że to jest moja odpowiedzialność jako dyrektora, ale Państwo będziecie brali w tym udział. To Państwo będziecie głosować nad uchwałami i nad tym, czy decyzje pójdą do przodu. Nie wiem, jakie są dotychczasowe doświadczenia z tego szpitala, ale wzbudza to też mój niepokój, że Państwo jakby kompletnie nie wierzycie w to, że ja mam świadomość odpowiedzialności za to, że prowadzę szpital. A Wy bierzecie w tym udział. I radni jako członkowie Rady Społecznej i radni powiatowi. Nie da się w szpitalu zrobić niczego, czego Państwo nie będziecie udziałowcami. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Znaczy, my na pewno popieramy wszystkie działania, bo i dotujemy szpital, nie tylko podejmujemy decyzje finansowe, ale również podejmujemy decyzje, które mają służyć mieszkańcom naszego powiatu i miasta, żeby byli leczeni jak najlepiej i na najwyższym poziomie. A natomiast obniżenie stopnia referencyjności do pierwszego, no to będą jeździć kobiety z powikłaniami ciąży, tak zwana ciąża patologiczna, to się nazywa chyba w żargonie lekarskim, w określeniu, do Skarżyska albo do Kielc. Natomiast jeżeli ten poziom jest wysoki i drugi, bo trzech są chyba te stopnie, no to jest szansa, że te osoby, które tej, w tej chwili jeżdżą też do Kielc, do innych miast, będą rodziły tutaj. I problem demografii jest problemem w całym kraju i dlaczego my mamy być pierwsi, że mamy coś tam likwidować czy ograniczać. Przynajmniej mi się wydaje, że na razie nie ma takiej potrzeby. Takie jest moje zdanie prywatne. Proszę pan radny Marian Król. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo. Mam pytanie do pana starosty. Panie starosto, chciałem zapytać o Radę Społeczną szpitala, która miała obrady w piątek, tak? Państwo mówiliście? W piątek. Jakie były tematy rozpatrywane na tej Radzie Społecznej i czy z tych tematów, które dzisiaj rozpatrujemy na tej sesji, były również przedmiotem dyskusji czy rozpatrywania na Radzie Społecznej i czy były podejmowane jakieś uchwały i z jakim skutkiem? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak naprawdę to według mnie tutaj zawiodła komunikacja. Dużo się o tym mówi, ale tak naprawdę zawiodła komunikacja, bo my rozmawialiśmy z dyrekcją na zarządzie. Zarząd odbył się w godzinach porannych w piątek. Już było praktycznie wszystko wyjaśnione i w czasie trwania zarządu właśnie wpłynął wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Po południu mieliśmy jeszcze Radę Społeczną. Wszystkie te tematy były omówione. Tylko drodzy Państwo, ja się nad jedną rzeczą zastanawiam. Lekarze mają prawo pisać, niech piszą, tylko że dlaczego się informuje osoby, które tak naprawdę nie mają wpływu na funkcjonowanie naszego szpitala, bo pismo kierowane do marszałka województwa i do radnych na przykład sejmiku, jak ma się do w ogóle do funkcjonowania, w ogóle my nie podlegamy szpital pod marszałka, drodzy Państwo. Piszcie, tylko w pierwszej kolejności piszcie do zarządu powiatu i do rady, bo to my odpowiadamy, nie marszałek, nie posłowie, którzy za chwilę też będą zaniepokojeni. Bo drodzy Państwo, tak naprawdę wokół tego robi się bicie piany. Ja wiem, że jest okres przedwyborczy, za chwilę będą jedne wybory, później w kwietniu będą drugie wybory. Tylko jest pytanie, czy nam jako powiatowi, czy temu szpitalowi jest to potrzebne? Bo według mnie nie. Szanowni Państwo, zupełnie to się nie wiąże ze szpitalem, ale w zeszły piątek czy w czwartek otrzymaliśmy pismo po informacjach o odpadach w Stąporkowie, jeden tam znowu z wątków odpadów, że pani poseł jest zaniepokojona tym, co się dzieje z odpadami w powiecie koneckim. Tylko pani poseł, kiedy otrzymała od nas pismo w 2019 roku, prosząc, w którym prosimy ją, żeby wsparła powiat konecki, drodzy Państwo, przez 4 lata nie odpisała na nasze pismo. A teraz jest wielce zaniepokojona tym, co się dzieje. To jest troszkę
troszkę nie fair. Ja wiem, mówię, rozumiem, że jest okres przedwyborczy. Możemy pianę bić, tylko tak naprawdę, drodzy Państwo, psychiatria, wszyscy jesteśmy zgodni, to było na Radzie Społecznej, jest potrzebna. W jakim kształcie, to możemy dopracować, bo mamy czas. To nie jest tak, że my to musimy podjąć dzisiaj, jutro, za 2-3 dni, tak? Pracujmy nad tym. I to wy musicie wypracować, nie my jako rada czy jako zarząd, bo to naprawdę wy musicie wypracować. Teraz likwidacja, przechodzenie z drugiego na pierwszy stopień referencji. Oczywiście, drodzy Państwo, tu też musicie wy nad tym popracować, bo z jednej strony wiemy, że to są koszty, z drugiej strony widzimy, że jest coraz mniej dzieci, tylko to trzeba wypracować, ale nie wypracujemy tego, bijąc pianę na zewnątrz. Nie wypracujemy. Wy powinniście to wypracować i nam przedstawić końcowe jakieś projekty, pomysły. Tak? Przeniesienie pediatrii. No drodzy Państwo, no my też nie będziemy tak naprawdę kwestionować jakichkolwiek pomysłów. No, słuchajcie Państwo, był przeprowadzony konkurs na dyrektora. Było kilkunastu kandydatów. Komisja konkursowa wybrała najlepszego według niej kandydata. Została pani dyrektor. I teraz nie możemy też w jakiś sposób zawężać jej działania. Trzeba jej zaufać, dać jej jakiś czas na to, żeby spróbowała wprowadzić swoje reformy, tak? A nie będziemy wszystkiego kwestionować, bo tak naprawdę, no to jeżeli jej na starcie zawiążemy ręce, to co ona może zrobić, drodzy Państwo? No nic nie zrobi. No nic nie zrobi. Także więcej, słuchajcie, więcej rozmawiajcie. Lepsza, niech wam się poprawi komunikacja między załogą a dyrekcją szpitala, a my jako zarząd, jako Rada Powiatu na pewno będziemy wam pomagać, tak jak robiliśmy do tej pory, tak jak powiedział pan przewodniczący. Nigdy z naszej strony nie było, czy w przypadku poprzedniego dyrektora, czy teraz, że będziemy rzucać kłody, no bo my, drodzy Państwo, w miarę możliwości, bo nasze możliwości też nie są nieograniczone, będziemy wspierać szpital. Tylko prośba, poprawcie komunikację, jeżeli chcecie rozmawiać, to naprawdę najpierw rozmawiajmy tu w powiecie koneckim na ten temat, a nie przez media i przez naprawdę strony, które nie mają wpływu na funkcjonowanie szpitala. Tyle. A co to tak naprawdę było omówione, to co, panie radny, to co dzisiaj omawiamy, to było omówione na Radzie Społecznej. Czyli zostajemy na tą chwilę, na drugim stopniu referencyjności. Czekamy, co się wydarzy, bo tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy. Może tych dzieci będzie się więcej rodzić, może się będzie mniej rodzić. Tego nie wiemy. Możemy sobie gdybać i wróżyć z fusów. Jeśli chodzi o psychiatrię, tak jak dzisiaj na pewno wszyscy jesteśmy za tym, żeby psychiatria w Końskich powstała, tylko jest pytanie, w którym miejscu, żeby to było optymalne, tak? Tu też możemy dyskutować, załóżmy godzinę czy dwie, czy to położenie to, czy to będzie rozwój, czy to będą przynosić pieniądze, czy nie. Tylko my tego nie rozwiążemy. To musi rozwiązać szpital sam w sobie. A co do pediatrii, chyba też się rozwiązał problem, bo na tą chwilę pediatria, z tego co rozumiem, zostaje na swoim miejscu. Także ta dzisiejsza sesja, tak drodzy Państwo, to mówiąc szczerze, jako radny Rady Powiatu, nie wiem, po co się dzisiaj odbywa. Dziękuję. Dziękuję. Adwokat pan Marian. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, panie starosto, żadna uchwała o zmianie referencyjności nie była podejmowana. Okej, dzięki. Dobrze. Pan radny Bogdan Soboń, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Od wielu przedmówców słyszę, że szwankuje komunikacja. W związku z tym, że szwankuje komunikacja, szanowni radni, zaproszeni goście, no to trzeba coś zrobić, żeby ją poprawić. Proste rozwiązania są rozwiązaniami czasem najlepszymi. Z tego, co usłyszałem tutaj od przedmówców, grupa lekarzy wybrała się do starosty Koneckiego, żeby go poinformować i pewnie, nie znam treści tej rozmowy, ale pewnie no, podyskutować i powiedzieć o swoich obawach i zagrożeniach. Potem otrzymujemy pismo z prośbą o interwencję. Ja nie będę dyskutował, czy ono powinno być tak szeroko desygnowane, czy nie, natomiast podziwiam tych, którzy odważyli się podpisać to pismo. Wiem, jakie są dzisiejsze czasy, że dzisiaj
akt odwagi jest po prostu bardzo rzadki. W związku z tym na jednym piśmie policzyłem chyba 6 podpisów, na drugim bodajże 10. Niemniej jednak, panie starosto, z panem rozmowa, jak i Rada Społeczna, i dowiaduje się dzisiaj o 14 pismo z jakąś propozycją rozwiązania, gdzie pan dyrektor Przybylski mówi, że pochyli się nad tym rozwiązaniem, czyli uważam, że dzisiejsza sesja była potrzebna. Bo wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. My odpowiedzialni, bo ja w Radzie Powiatu, powiem nieskromnie, siedzę już od 7 kadencji, czyli od 1998 roku, od 10 listopada. I były różne trudne rozmowy z dyrektorem Przybylskim czy z przedstawicielami, ale żeśmy rozmawiali, braliśmy to na klatę. My nie unikaliśmy tematu, a bywały tematy bardzo trudne. I też opozycja, panie dyrektorze Przybylski, próbowała wykorzystywać, ale ja się z tym nie zrażałem i po prostu miałem zasadę. Rozmawiam, rozmawiam i rozmawiam, szukam rozwiązania. Wasza rola jako lekarzy jest rolą służebną i my jako radni powiatu również temu powiatowi służymy. Nie chcę przedłużać mojego wystąpienia. W związku z tym apeluję do wszystkich, żeby jednak ta komunikacja stała się faktem, a nie tylko pustosłowiem. I niestety to, do kogo co należy, w obowiązkach winno być rozwiązywane. I jak pani dyrektor Gil powiedziała, w poczuciu odpowiedzialności powinny być pewne problemy rozwiązywane. Natomiast nikt nie ma monopolu na wiedzę, na słuszność, na idealne rozwiązania. Dlatego rozmawiajmy, spierajmy się, ale dla dobra powiatu szukajmy najlepszych rozwiązań. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Stasiwa. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Ja wiem, że temat jest drażliwy, niemniej jednak z doświadczenia wiem, że w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie, jeżeli wprowadza się zmiany, to część pracowników jest zadowolonych, a część jest trochę mniej zadowolonych i wręcz sprzeciwiają się nowym wymaganiom, jakie będą obowiązywać w firmie. Ja chciałbym wrócić do przedmówców. Rzeczywiście dialog jest bardzo ważny, ale chciałbym też, żebyście Państwo zwrócili uwagę, co do tej pory pani dyrektor już zrobiła. A ja przypomnę, bo nikt tego nie wspomniał. Ja tu z tego miejsca chciałbym pochwalić panią dyrektor, bo choćby nawet jeszcze niedawno wynajmowaliśmy firmę zewnętrzną do laboratorium. Dzisiaj laboratorium już pracuje pod naszą egidą i to pieniążki zostają u nas w szpitalu. Kolejną poradnią, która została zlikwidowana około 2 lat temu chyba, to była poradnia medycyny pracy. Ja przypomnę, że dzisiaj ta poradnia już bardzo dobrze funkcjonuje. Dodatkowo jeszcze nasze jednostki podległe, a mamy ich 21, mogą korzystać z tej poradni i znowu pieniążki, że tak powiem, zostają u nas w szpitalu. Dodatkowo rozmowa tyczy się o oddział psychiatryczny. Sami żeście wskazali, że jest to bardzo ważny oddział, który będzie miał, ale jak powiedzieliście, pan doktor powiedział, że więc ja uważam, tutaj zgodzę się z panem starostą, że
bo już takich chętnych nie było. I jeszcze jeden wątek odnośnie remontów. Pani dyrektor, jakie wykonuje, to chciałbym Państwa poinformować, że rozmawiałem z dyrektorem Sienkiewiczem. Został wskazany także Stawisław Skowron. Panie przewodniczący, ja wyrażam taki pogląd, że państwo lekarze słusznie wyrażają jakąś obawę, lęki przed niewiadomymi czasami, które mogą nastąpić w szpitalu. Choć ja nie dostrzegam zagrożeń tego typu, które one są artykułowane. W pełni popieram wyrażone tutaj stanowisko pana starosty. Ono było naprawdę merytoryczne i dotyczyło sensu, nad którym dzisiaj tu dyskutujemy. Ja, proszę Państwa, pogląd swój przedstawiam taki, że ani starosta, ani wicestarosta i pozostali członkowie zarządu nie są do rządzenia szpitalu upoważnieni. My mamy, ale my dla pacjentów i szereg innych zdarzeń. I wyrażam przekonanie, że ta atmosfera w naszym szpitalu, ona się w jakiejś formie, w jakiś sposób unormuje. Ale chciałbym też do pana dyrektora Przybylskiego jedno zdanie. Odniosłem takie wrażenie, panie dyrektorze, że pan zapomniał, że jednak pewne procedury obowiązują w tym szpitalu, o których pani dyrektor mówiła i które pan musiał stosować przy swoich zmianach, a tak pan pominął, jakby tam pani dyrektor pana decydowała. Proszę, pani radna Dorota Duda. Panie przewodniczący, szanowni państwo, państwo radni, pani dyrektor, zaproszeni goście. Z uwagą przysłuchiwałam się wszystkim wypowiedziom. Przysłuchiwałam się także wypowiedzi pani dyrektor i odwołam się również do wypowiedzi z poprzedniej sesji, kiedy pani dyrektor powiedziała, że ten szpital jest szczególnie ważny dla nas, dla mieszkańców powiatu koneckiego, ponieważ
tak naprawdę tutaj leczymy się, tutaj przychodzą na świat dzieci. To dla mieszkańców powiatu jest niezwykle ważna jednostka. I rzeczywiście chcę powiedzieć, że przez te 40 lat wiele osób przyszło na świat, leczyło się, korzystało z możliwości, umiejętności naszych fachowców i sama oczywiście również doświadczyłam opieki medycznej, więc rzeczywiście chylę czoła przed specjalistami, przed lekarzami z naszej placówki i chciałoby się powiedzieć, że rozwój szpitala i utrzymanie na pozycji, która była przez wiele, wiele lat bardzo wysoka, powinna być przede wszystkim dla nas najważniejsza. Ale uważam jako człowiek, jako również radna, że przysięga Hipokratesa, najważniejsze nie szkodzić i przede wszystkim nie szkodzić, to powinno przyświecać ta maksyma każdemu, niezależnie od tego, jaką funkcję pełni, a lekarzom szczególnie. Proszę Państwa, Pan Starosta użył tutaj takiego określenia, że ta sesja no może nie do końca akurat powinna się odbyć, może nie w takim wymiarze. Otrzymując pisma podpisane przez lekarzy z tak naprawdę trzech oddziałów, które są zaniepokojone, czyli noworodków, czyli pediatrii, ale również i ginekologia jest tutaj no, pod znakiem zapytania w tym momencie. Ja odnoszę się tylko i wyłącznie do pism, na Radzie Społecznej nie byłam. To obniżenie stopnia referencyjności tak naprawdę spowoduje taką reakcję łańcuszkową. To będzie takie domino, gdzie może nastąpić taki kryzys poważny, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych oddziałów. Jesteśmy naprawdę dumni z tego, że kobiety z powiatu koneckiego, jeżeli wybiorą ten szpital, to mogą tu rodzić. Jeżeli w momencie, gdy dziecko zachoruje, o każdej porze dnia i nocy można stawić się w szpitalu i mieć tę opiekę zagwarantowaną, a wiem, co mówię. Bo akurat doświadczyłam tego typu sytuacji, gdzie rzeczywiście pobyt matki i dziecka w szpitalu jest bardzo, bardzo ważny. Więc proszę Państwa, to są oddziały, które tak naprawdę stanowią jakby element przyciągający także mieszkańców do naszego powiatu, do naszego miasta. Bo jeżeli kobiety będą musiały rodzić w innych jednostkach, być odsyłane, jeśli będą miały jakiekolwiek jednostki chorobowe do Kielc, no to przecież i tam będą leczyć swoje dzieci. Więc tutaj uważam, że te oddziały powinny funkcjonować tak, jak funkcjonują. I oczywiście widzę, że pani dyrektor również wyraża akceptację tego, prawda, po rozmowach. No i pewnie te rozmowy będą się odbywały. Natomiast ja mam takie pytanie. Padła tutaj niepokojąca informacja odnośnie zagrożenia COVID-em, ale wyczytałam również, że bakteria Clostridium, ja sobie zapisałam, bo niekoniecznie w nazwach łacińskich bakterii jestem obeznana, atakuje całą Polskę tak naprawdę. I czy my wychodzimy naprzeciw właśnie tym ewentualnym zagrożeniom? Bo oddział psychiatryczny jest bardzo potrzebny. Jesteśmy po COVID-zie, jesteśmy po licznych zgonach, mamy problemy wielorakie i wiele osób potrzebuje takiego wsparcia psychiatrycznego. Tylko ten oddział, jak okazuje się, powstaje tak bardzo szybko, nie mając jeszcze miejsca. Ja odniosę się tylko do nazwy pewnego zespołu. Oddział zamknięty. Ja nie mówię o tym, że mamy pacjentów traktować jak w średniowieczu. Tylko, że padło również określenie, że ma to być nowoczesna placówka leczenia schorzeń psychicznych. Tylko ja mam pytanie, czy te schorzenia psychiczne są też nowoczesne? Bo to, żeby jedno z drugim szło w parze. Kolejna taka moja uwaga, to pierwsza to pytanie dotyczyło właśnie ewentualnego zagrożenia COVID-em i obniżenia tego stopnia referencyjności. Druga, kolejna uwaga, jeżeli funkcjonują oddziały prawidłowo, one z tego co słychać są dochodowe, to mam pytanie, czy psychiatria będzie też oddziałem dochodowym, chociaż szpital nie jest zakładem produkcyjnym, gdzie mamy rzeczywiście dbać o ten dochód, ale jak to wygląda, też chciałabym się dowiedzieć. I proszę Państwa, czy bilansuje się po prostu psychiatria?
No cóż, wiele mam jeszcze pytań, ale może po kolei, gdybym mogła, panie przewodniczący, poprosić o odpowiedzi na te pytania odnośnie tych oddziałów i psychiatrii a propos dochodowości. Czy to jest nacisk również z NFZ-u i czy to jest takim standardem, że w każdym szpitalu powiatowym jest oddział psychiatryczny? Ja po prostu o tym nic nie wiem i zadaję takie pytania z ciekawości, bo uczestniczę w tej rozmowie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś, pani dyrektor, odpowie? Bardzo proszę. No, można tam z miejsca, jeżeli działa mikrofon. Nie jestem lekarzem, panie przewodniczący, przepraszam, tak ruszam, ale przy pani przewodniczący, szanowna rado. Ja nie jestem lekarzem, ale Clostridium jest bakterią szpitalną, więc ona była, jest i będzie. Czy my jesteśmy na nią gotowi? Każdy oddział ma izolatki, każdy oddział sobie nad zakażeniami Clostridium w jakiś tam sposób panuje, leczy to antybiotykami, ale tak jak mówię, tutaj w kwestii merytorycznej. Czy ona lawinowo rośnie? Tak, lawinowo rośnie, bo mamy niestety zbyt dużą ilość zażywania antybiotyków. Natomiast jeśli państwo chcecie szczegółów, to myślę, że tu pan doktor Gola się w ten sposób wytłumaczy i opowie państwu historię Clostridium. Bo tak jak mówię, to jest nic nowego, natomiast niestety istnieje w szpitalach od wielu, wielu lat. Co do bilansowania się psychiatrii. Szanowni państwo, czy my będziemy się bilansować, to wszystko pokaże czas, bo będziemy musieli wyliczyć ilość pacjentów, tak? Jeżeli będą pacjenci, psychiatria na dzień dzisiejszy będzie się bilansować, bo jesteśmy w ogromnej reformie psychiatrii i ogromne środki finansowe na psychiatrię są w tej chwili dotowane. Więc jeśli chodzi o wyliczenie osobodni, to w tej chwili faktycznie na dzień dzisiejszy jest to bardzo słaba wycena. 15 października ma być nowa wycena, która ma pokryć zobowiązania leczenia w stosunku do nakładów, które będziemy ponosić. Czy to się będzie działo? Tego nie wiemy, bo to tak jak mówię, to tak jak z noworodkami, jest to nie limit, ale nie, noworodków, jak się nie urodzi dziecko, to nie ma pieniędzy, tak? My możemy różnie mówić, czy my chcemy, to jeżeli będziemy chcieli zakładać tylko oddziały, które będą się bilansowały i przynosiły zyski, to musielibyśmy zamknąć te, które są nierentowne, tak? Musielibyśmy zamknąć internę, ale nikt z nas dzisiaj nie może sobie na to pozwolić, bo są tak zwane oddziały społecznie potrzebne. Ja rozumiem, że psychiatria w województwie świętokrzyskim nie jest niestety w pierwszej trójce, bo może byłoby nam łatwiej. Natomiast chcę powiedzieć, że na mapie Polski województwo świętokrzyskie, jeśli chodzi o centra zdrowia psychicznego, są na mapie wstydu. Bo nie mamy tutaj niestety takiego zabezpieczenia dla naszych pacjentów, żebyśmy mieli możliwość, że tak powiem, powiedzenia, że nie musi tego to być, nie musi tego oddziału być w szpitalu. Pani radna, odpowiadając na pani pytanie, w większości szpitali powiatowych są oddziały psychiatryczne. Niewiele szpitali powiatowych jest takich, które nie mają oddziału. Więc odpowiadając na pani pytanie, są i powinny być, zwłaszcza dzisiaj. Nie ma nowoczesnych chorób psychicznych, ale potrzeba udzielania tych świadczeń. Tutaj doktor mówił, że to będzie nowoczesna psychiatria. Tak, szanowni państwo, szanowni państwo, psychiatria dzisiaj, podejście do pacjentów w kryzysie wygląda zupełnie inaczej. I o tym mówił pan dyrektor, że to już są inne standardy leczenia. Do pacjenta w kryzysie z zaburzeniami psychicznymi, nerwicowymi wychodzi się na zewnątrz. Mamy dzienne i środowiskowe opieki. Tych pacjentów się nie izoluje, tych pacjentów trzeba leczyć, tym pacjentom trzeba pomóc. I nie stygmatyzujmy tego. Mamy nowoczesne zaburzenia, bo mamy hazard, uzależnienia i tak dalej, ale to nie są nowoczesne choroby psychiczne. To są choroby, to są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia. I to dotyczy dzieci, i to dotyczy dorosłych, naszych seniorów. Dobrze państwo wiecie, że psychiatria jest mi bardzo bliska i chcę powiedzieć, że to nie jest kwestia dorosłych pacjentów. My mamy ogromne potrzeby, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą, ale również mamy ogromne potrzeby, jeśli chodzi o psychogeriatrię. Nikt dzisiaj nie mówi, że nasi rodzice, nasi dziadkowie borykają się z kryzysami.
Więc to jest otwarcie tematu na psychiatrię, a nie, że to, co chcemy zrobić, ma zaburzyć funkcjonowanie i ściągnąć nieszczęście na szpital Konecki. Więc nie wiem, no wydaje mi się, że tyle w tym temacie i każdy z Państwa pyta tak naprawdę inaczej, ale każdy z Państwa pyta o to samo. Wiemy, że jest potrzeba, więc Szanowni Państwo, no zróbmy wszystko, żebyśmy na tą potrzebę odpowiedzieli. Dobrze, dziękuję Pani Dyrektor. Pani Radna, tak, bardzo adwocy. Proszę, jeśli mogę, Panie Przewodniczący. Ale oczywiście, Pani Dyrektor, ja tylko ośmieliłam się zacytować Pana Dyrektora z tym określeniem, bo nie ośmieliłabym się sama tak powiedzieć, nie jestem na pewno przygotowana medycznie. Natomiast moim zdaniem tutaj też trzeba by wyjść naprzeciw, ja nie mam nic przeciwko temu oddziałowi psychiatrii, ale wyjść naprzeciw temu, o czym mówią nasi lekarze. Bo jeżeli otwiera się nowy oddział, to no teraz wygląda na to, że takie rozpychanie się łokciami następuje, że może ten oddział, może ten przesunąć, żeby najpierw może zaplanować, gdzie, w którym miejscu. Zresztą to bardzo dobrze, że ten oddział powstanie, ale z drugiej strony właśnie przeciwdziałanie COVID, to już nie będzie 19, tylko pewnie 23, no też jest jakimś ważnym zagrożeniem. A skoro już jestem przy głosie, to chciałabym zapytać, może już nie odnośnie tego pisma, Panie Przewodniczący, ale tego, no jakie są obawy ze strony osób zatrudnionych w szpitalu i tych, które korzystają z usług szpitala, bo mówi się o takiej szerokiej prywatyzacji. Czy szpital idzie w tym kierunku? No po prostu jest taki moment, żeby zapytać o to, bo takie są liczne obawy, zresztą może nikt tego nie sformułował w ten sposób, ale do radnych dochodzą takie informacje. Po prostu chciałabym zapytać w tym momencie, czy w tym kierunku zmierzamy, czy to będzie po prostu taka reforma, restrukturyzacja? Szanowni Państwo, w szpitalu nie ma ani reformy, ani restrukturyzacji, ani żadnych działań, które by miały na celu prywatyzację tego szpitala, bo przypominam, że organem założycielskim jest starostwo. To Państwo musielibyście podjąć decyzję o tym, że szpital idzie w prywatyzację albo przekształcenie w spółkę. Czyli rozwiewamy te plotki. Ale w ogóle nie ma takich działań podjętych. Kilka lat temu była mowa o tym, teraz nie ma. Proszę Pan Radny Michał Cichocki. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak tytułem podsumowania chciałbym się upewnić w tym, co dzisiaj żeśmy przedyskutowali i też wyrazić to, że bardzo dobrze, że te pisma wpłynęły. Ja mam trochę inne zdanie od części radnych, że może niepotrzebnie. Bardzo dobrze, bo o tym dyskutujemy i na tym to powinno polegać. Lepiej kilka godzin przedyskutować, porozmawiać ze sobą, niż później się martwić o to, co będzie. Czyli na dzień dzisiejszy, co do tego gremium, które tutaj zasiada w tej sali, chyba jesteśmy zgodni, że psychiatria jest potrzebna. Natomiast z zapewnień Pani Dyrektor i z tego, co Pani powiedziała, wynika, że jeszcze ostateczna decyzja co do lokalizacji, kształtu, w którym miejscu to powstanie, planów finansowych co do przebudowy, dostosowania, takich planów jeszcze nie ma. I rozmowy pomiędzy Panią Dyrektor a personelem będą nadal trwały i będziemy też szli w tym kierunku, żeby nie obniżyć jakości funkcjonowania szpitala, bo nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, a my też musimy patrzeć na to jako radni z punktu widzenia społecznego i opieki nad naszymi mieszkańcami, że mam nadzieję, że uda się wypracować takie rozwiązanie, które będzie jednocześnie rozszerzeniem działalności szpitala, ale przy braku obniżenia jakości czy referencyjności tej, która jest dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny jest dobrze przekonany? Z takim wrażeniem wyjdziemy wszyscy? Tak, Panie Michale. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnego zgłoszenia do dyskusji. Potwierdzam, myślę, że to spotkanie przyniesie swój pozytywny efekt i te zmiany, które będą się odbywać, będą odbywać się w duchu rozmowy, także wszystko ułoży się dobrze. Dziękuję Państwu za udział. Zamykam obrady 58. sesji.